W drugim odcinku z Amsterdamu zapraszam Was na przegląd tutejszych restauracji. Będzie tradycyjna kuchnia holenderska, będą kuchnie świata, pyszne mięsiwa, kawusia, śniadania, słodkości, wszystko co najlepsze, a także serowy pociąg. Dobrze słyszycie? Ja mam na imię Maciej i dzisiaj jem w Amsterdamie. Pierwszy posiłek w Amsterdamie jemy oczywiście w restauracji, która specjalizuje się w tradycyjnej kuchni holenderskiej. Miejsce nazywa się The Pantry, czyli spiżarnia, i jest to lokal, który przede wszystkim jest nastawiony na turystów, ale ma bardzo dobre opinie i ponoć można zjeść tutaj autentyczne holenderskie dania kuchni domowej. Tutaj mam zupę z groszku, z zielonego groszku, nazywa się Erwtenzup. Wymowa języka niderlandzkiego wydaje mi się bardzo, bardzo trudna, więc prawdopodobnie będę robił liczne błędy. Zupa z zielonego groszku, jak sama nazwa wskazuje, jest przede wszystkim z groszku. Do tego mamy tutaj kiełbasę, taką duszoną, całkiem smaczną. A do przygotowania samej zupy używa się także ziemniaków, marchwi, dzięki czemu ta zupa jest po prostu bardzo, bardzo gęsta. Przypomina w konsystencji krem. W smaku czuć przede wszystkim groszek. Ta zupa nie jest jakoś bardzo wyrazista, jest raczej dość mdła. Dlatego też dostaliśmy do niej kromkę pieczywa z boczkiem i z musztardą. Tutaj już pozostałości, które świetnie pasują do przegryzania, do podkręcenia sobie smaków momentami, dzięki czemu ta zupa nabiera charakteru. Czy jakoś bardzo ją polecam? Przede wszystkim osobom, które chcą troszkę poznać kuchni holenderskiej. Nie jest to nic wystrzałowego, co zapamiętacie na długo. Ja jednak stwierdziłem, że muszę tego spróbować. A tutaj coś, z czego kuchnia holenderska jest chyba najbardziej znana, czyli śledź. Śledź solony, podany z cebulą, podany z piklami z ogórków, z wbitą holenderską flagą. Ponoć tradycyjnie je się go w ten sposób. Bierze się w rękę i zjada się go, słuchajcie, w całości. Myślę, że w jednym kęsie fajnie sobie wymieszać wszystko razem. Świetnie to do siebie pasuje, ale też fantastyczny jest ten śledź. Dawno nie jadłem tak dobrego śledzia, słuchajcie. Przede wszystkim ma wyborną konsystencję, jest taki mięsisty, pyszny. Jak widzieliście poprzedni film z Amsterdamu, w którym jadłem przede wszystkim street food holenderski, no to tam oczywiście śledzi nie zabrakło, były śledzie w bułce, ale tak naprawdę to jest pierwszy śledź jedzony przeze mnie w tym mieście. Jeśli tutaj przyjdziecie, no to myślę, że punkt obowiązkowy. Pyszny. W ramach dania głównego oboje zamówiliśmy hotspot, ale w dwóch różnych wersjach. Sonia z pulpetem, ja z kiełbasą. Hotspot to jest danie jednogarnkowe, w którym razem gotują się ziemniaki, cebula oraz marchewka. Potem to wszystko jest rozgniatane i mieszane. Dodaje się duszone mięso, a także polewa takim sosem pieczeniowym. No i w tym wydaniu dodano nam jeszcze kiełbasę oraz pulpeta. Pulpet jest mocno zbity, mało soczysty. Raczej go nie polecam. Zaś kiełbasa też niestety nie zachwyca. Ona jest taka troszkę bez smaku, jest bardzo, bardzo licho doprawiona. Kiedy ją się w tym sosie wytapla, no to jest ok. Specjalnie na kiełbasę bym tutaj nie przychodził, za to reszta tego dania jest w sumie w porządku. Jest ona taką kwintesencją kuchni holenderskiej, która jest ponoć bardzo prosta i niewyszukana, ponieważ w dawnych czasach zapracowani chłopi i rybacy nie mieli też czasu na przygotowywanie czegoś bardziej wykwintnego. Te dania miały też dostarczyć po prostu dużo energii. Ta ziemniaczaną, marchwiowo-cebulowo mięsna breja jest całkiem wciągająca, smakuje mi. Tutaj w menu były też inne wersje tego dania, na przykład z jarmużem. Można też było zamówić miks, w którym mieliśmy trzy takie kopce różne. My poszliśmy w klasykę. Czy żałuję? Nie żałuję, bo spróbowałem, ale raczej bym tego ponownie nie spróbował. Też z tego, co widziałem w tej restauracji, najczęściej goście wybierają jednak nie te tradycyjne holenderskie dania, a jakąś golonkę czy stek. Wierzę jednak w to, że te potrawy są tutaj całkiem autentyczne. Za wszystko wyszło 56,70 €. Kuchnia domowa, komfort foodowa, raczej niepowalająca. I tutaj głównym winowajcą są chyba te mięsiwa, czyli kiełbasa i pulpet, którym po prostu czegoś zabrakło. Najlepszy zdecydowanie był śledź i potwierdza się to, że właśnie ze śledzi Holandia słynie. O ile wytrawna, tradycyjna kuchnia holenderska jest dość specyficzna, mało wyszukana i niekoniecznie trafi we wszystkie gusta, o tyle myślę, że słodkości to jest coś, czym się zakochacie. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się The Carousel. Jak sama nazwa wskazuje i jak pewnie widzicie, jesteśmy w miejscu, w którym kiedyś była karuzela, pewnie z kilkadziesiąt lat temu. I to miejsce specjalizuje się w pannekoeken, czyli w naleśnikach, takich wielkich jak francuskie krepy. Tyle tylko, że one są często czymś nadziewane, w tym przypadku jabłkami. Do tego cynamon, do tego masło,
rozpuszczone oraz oczywiście cukier puder. Druga specjalność tego miejsca to pofert jest, czyli takie mini racuszki, mini naleśniczki, kojarzone przede wszystkim z holenderskim street foodem. Niejednokrotnie gdzieś takie jedliśmy, niekoniecznie w Holandii. Tutaj jest tylko cukier puder oraz masło. Oczywiście obie wersje naleśników można zamówić w wielu różnych wariantach smakowych z bardzo różnymi dodatkami. Ja wybrałem takie najbardziej klasyczne, ale takie pofert jest może być też z nutellą, z lodami. Tak samo te naleśniki. Naprawdę wybór był przeogromny. Są też wersje pannekoeken wytrawne. Przede wszystkim z boczkiem, szynką lub serem, albo ze wszystkim, albo z jakimiś innymi wariantami. Też wybór ogromny. Ja lubię naleśniki, takie klasyczne polskie naleśniki, ale to też są naprawdę smaczne. Mamy ciasto naleśnikowe, mamy dużo tego jabłka w środku. To nie jest tak, że te kawałki jabłka zdarzają się sporadycznie. One są praktycznie na całej powierzchni tego wielkiego naleśnika. Cynamon i cukier puder świetnie do tego pasują. Przepyszny naleśnik. Raczej Was może smakiem nie zaskoczy, ale nie o to tu chodzi. To ma być po prostu prosta przyjemność. Tak jak prostą przyjemnością miało być to danie z The Pantry, ale tam po prostu jakość tego mięsa budziła pewien niesmak, czy tak to nazwę. Ale jeszcze smaczniejsze są dla mnie tutaj pofertjes. Jak widzicie, one są dość wyrośnięte. Zazwyczaj jak je gdzieś jedliśmy, to były jednak cieńsze, bardziej płaskie, a te są takie fajne, pulchne. Maczane w masełku są one oczywiście troszkę tłustawe, ale to dobrze akurat w tym przypadku, bo dzięki temu ten pyszny, słodziutki smak jeszcze lepiej się rozchodzi. Polecam takie naleśniki na śniadanie, polecam takie naleśniki w ramach przekąski. Pofertjes często dostaniecie gdzieś na straganach. Jest to jeden z klasycznych słodkich street foodów holenderskich. Przynajmniej te wersje słodkie. Nie wiem jak te wersje wytrawne. One mogą być dobre, ale nie muszą, szczerze mówiąc. Wszystko zależy niestety od samych składników. Miejsc z takimi naleśnikami oczywiście w Amsterdamie jest całe mnóstwo. Idąc tutaj zresztą zastanawiałem się, czy przyjść tutaj, czy przyjść do innego lokalu. Postawiłem na ten, bo miał karuzelę. Więc bardzo mocny argument gastronomiczny. Nie jest to jakieś tanie miejsce. Za oba dania wyszło 18,50. 8,50 za pofert jest, a za naleśnika z jabłkiem i cynamonem 10 euro. Na pewno pofert jest na street foodzie dostaniecie dużo taniej. Słuchajcie, nie mogłem się już powstrzymać, ale spróbowałem swoich żeberek. Gdzie jestem, o co chodzi w tym miejscu i co to za żeberka, opowiem zaraz. Tylko najpierw troszkę więcej tych żeberek zjem, bo nie chciałbym jeść ich zimnych, ale przyznajcie, że porcja wygląda potężnie, a same żeberka wyglądają cudnie. Zjadłem już połowę żeberek ze swojego talerza. Nie jestem już taki wściekle głodny jak byłem, mogę więc mówić, jesteśmy w Café de Klos. Nie jest to kawiarnia, jest to taki tradycyjny niderlandzki pub. Często tego typu miejsca nazywane są brown café, chyba od koloru ścian, które mamy ze sobą. No i przede wszystkim tu się pije piwo oczywiście, mamy piwo. Są zarówno takie klasyczne lagery, ale też są inne style piwne do wyboru. Nie jest to jednak jakiś multitap z pubem rzemieślniczym, ten wybór piw jest ograniczony, jest ich raczej mniej niż 10, ale ludzie przychodzą tutaj przede wszystkim na żeberka. Można zamówić żeberka klasyczne, można zamówić żeberka wędzone, albo można zamówić miks. Ale żeby zamówić miks, trzeba zamówić największą porcję, więc to było jak znak. Stwierdziłem, że muszę spróbować obie wersje. Tutaj są żeberka wędzone, a tutaj żeberka klasyczne. Czym się one różnią w smaku? Te są bardziej tłuste, bardziej soczyste, oczywiście inaczej doprawione. Widzicie taki żółtawy kolor, więc na pewno wśród przypraw musi być curry. Tu z kolei mamy wędzenie. To smakuje, słuchajcie, jak w Stanach, jak byliśmy w Memphis, w Tennessee, to byliśmy w takim miejscu z żeberkami wieprzowymi, z których w ogóle Memphis słynie. I to smakowało podobnie, tyle że to smakuje tutaj lepiej. Przede wszystkim dlatego, że to ma odpowiednią temperaturę. Jest to ciepłe, gorące, a tam było letnie. O ile te żeberka klasyczne raczej wygodniej je się nożem i widelcem, krojąc po prostu. Jak widzicie, kości tutaj łatwo odchodzą od mięsa. O tyle te, o wiele łatwiej jeść rękoma. Tutaj sobie tylko odkrajam jedną kostkę, łapię w ręce i obgryzam. Tutaj kość tak łatwo nie odchodzi. W smaku to jest bardzo mocno wędzone. Czuć ten aromat wędzenia. Też są pyszne. Nie wiem, które lepsze. Zdecydowanie bardziej trzeba je pogryźć, trzeba je obgryzać. Jest więc z nimi trochę więcej zabawy, łatwiej się ubrudzić, ale smak to wynagradza. Ostatnio w Polsce jadłem trochę dobrych żeberek, bo i w żeberkach we Wrocławiu, i w Pastrami Summer w Lesznie. W obu tych miejscach spróbowałem naprawdę rewelacyjnych żeberek, ale te też są tutaj świetne. Teraz maczam w sosie, jednym z dwóch. Ten bardziej taki keczupowy, paprykowy, ten bardziej ziołowy, ale obie wersje żeberek są na tyle dobrze doprawione, że tych sosów absolutnie nie potrzebują.
W ramach zestawu, oprócz samych żeberek, jest także sałatka, spora z selera naciowego, z dymki, z marchewki, z lekkim takim musztardowym dressingiem. Są też te sosy, no i pieczywo, ale pieczywa nie ruszyliśmy, bo zamówiliśmy sobie do podziału takiego ziemniaka, pieczonego jak w ognisku, z masełkiem, z czosnkiem, bardzo smaczny, bardzo aromatyczny. Idealnie pasuje do tych żeberek i też idealnie pasował do steka, którego zamówiła Sonia. Była to polędwica wołowa, wysmażona odpowiednio, czyli różowiutka w środku, łatwa do podgryzienia i pełna smaku, także jeśli niekoniecznie chcecie jeść tutaj żeberka, no to może stek. Miejsce słynie przede wszystkim z żeberek, na nie się tutaj przychodzi w pierwszej kolejności i te żeberka wam tutaj polecam najbardziej. Jeśli nie jesteście pewni, że dacie radę zjeść taką porcję samemu, to myślę, że na dwójkę z ziemniaczkiem jakimś albo z jakąś przystawką też się najecie. Wśród przystawek bardzo popularna jest zupa cebulowa. Ja stwierdziłem, że jak już biorę taką wielką porcję, no to zupy cebulowej nie zmieszczę. Jeśli nie chcecie zamawiać jak ja tak wielkiej porcji, no to może pomocne w wyborze żeberek będzie dla was to, że te żeberka wędzone mają bardzo mocno wędzony aromat, są mniej soczyste, są też twardsze. Z kolei te klasyczne żeberka są zdecydowanie bardziej soczyste, łatwiej się je kroi, łatwiej się je je, no i też większość smaków i aromatów pochodzi od przypraw. Te klasyczne żeberka też są trochę tańsze, a niestety ceny są tutaj dość wysokie. Miks żeberek kosztował 46,70 euro. Z kolei stek kosztował 41 euro, piwo za 5-6 euro, no i 5,5 euro za te ziemniaki. Jeśli chcecie wiedzieć, ile kosztują pozostałe porcje żeberek, no to daję wam teraz przebitkę z menu. Świetne żeberka, świetne jedzenie, fajna atmosfera, dobre piwo. Ostatnio pod filmami z naszego Eurotripa czy z Alicante pojawiały się takie komentarze w stylu: a gdzie jakieś normalne jedzenie typu steki, żeberka i tak dalej? No i mieliście dzisiaj. Na Eurotripie i w Alicante jedliśmy dużo ryb i owoców morza, także teraz tutaj było coś dla tych, którzy w takich morskich klimatach się nie odnajdują. Holandia, Amsterdam serem stoją. W Holandii produkuje się bardzo, bardzo dużo serów i spacerując ulicami Amsterdamu natraficie na wiele sklepów, z których można kupić tylko i wyłącznie sery z Niderlandów. Ale są też miejsca takie jak te, które nazywa się Kasbar, w którym możecie usiąść przy barze i przy takiej taśmie, po której poruszają się dania z serami bazujące na też tylko i wyłącznie niderlandzkich serach. Są tutaj białe sery, sery twarde, sery pleśniowe, 30 różnych rodzajów sera, do których dopasowane są dodatki, a także piwo albo wino. I na czym to tutaj polega? Siadacie sobie przy barze, no i po prostu bierzecie, co wam się podoba. Na każdej kopułce jest numer, no i ten numer odpowiada konkretnemu serowi z menu. Tutaj mamy menu. Wszystko jest fajnie opisane. No i do każdego numerku oczywiście też przypisana jest cena. Szkoda, że to nie jest tak, że każdy kosztuje tyle samo, byłoby łatwiej, ale i tak jest to, myślę, całkiem fajnie wytłumaczone. Jeśli nie chcecie siadać przy takim serowym pociągu, no to możecie usiąść normalnie przy stoliku i po prostu zamówić deskę sera albo konkretne sery z menu. Zaczniemy chyba od białych serów. One są ponoć najlżejsze tutaj. Mamy numer 7. To jest owczy ser, z tego co pamiętam, z pekanami pozłoconymi oraz żelką o smaku szampana. Tak to wygląda. Dobry. Tym razem ser krowi numer 8. Podany został z marchewkowo-kardamonowym karmelem. Ciekawe. Ale intensywne. No popróbujemy sobie tutaj troszkę. Ja bym z chęcią spróbował wszystkich, ale to niestety się nie da. Te kawałki sera każdorazowo są dość duże, więc 3, 4, może 5 i myślę, że finito. Tutaj jest ser krowi z piklowanym ogóreczkiem. Farmer's Forgotten Cheese, czyli zapomniany ser farmerów. Wygląda interesująco. O, twardy. Się kruszy wręcz. Pachnie trochę jabłkiem. Bardzo słony, bardzo intensywny. Nic z jabłkiem nie ma wspólnego. Mógłbym takie kupić do domu. Ostatni ser to już ser pleśniowy. Bardzo mocno pachnący. Specyficzny. Dawno nie jadłem tak mocnego sera. Nie jestem koneserem serów, ale to była fajna zabawa. Najtańszy ser, którego my próbowaliśmy, był za 7,75. A najdroższy za 9,75 i większość cen oscylowała właśnie w takich granicach. Chyba najdroższy ser, jaki widzieliśmy, był za
11 euro. Super zabawa. Warto przyjść tutaj, będąc w Amsterdamie. Amsterdam to jedno z tych miast, w którym możecie spróbować wielu różnych kuchni z całego świata. Co rusz mijamy argentyńskie steakhouse'y, włoskie pizzerie, meksykańskie knajpki. No jest tego całe mnóstwo i faktycznie cały świat w pigułce. Wiadomo, że nie ma każdej kuchni świata, ale te najpopularniejsze jak najbardziej są. A taką kuchnią bardzo charakterystyczną i bardzo istotną dla Amsterdamu, jak i dla całych Niderlandów, jest kuchnia indonezyjska. Przez wieki Indonezja była rządzona przez kompanię wschodnioindyjską, czyli ogromną firmę, chyba największą w dziejach świata, która jednak była pod takim patronatem właśnie Królestwa Niderlandów. Indonezja była niderlandzką kolonią i wiele produktów z kuchni indonezyjskiej przeniknęło też do kuchni holenderskiej. Na przykład frytki, jak widzieliście w poprzednim filmie, często podaje się z sosem z orzeszków ziemnych. I to jest właśnie zasługa Indonezji i kuchni indonezyjskiej. My teraz pójdziemy jednak na tradycyjną kuchnię indonezyjską do restauracji Sampurna, która za mną się znajduje. Dużo dobrego słyszałem i mam nadzieję, że uda się sporo popróbować. Weszliśmy do środka i tutaj można zamówić na dwa sposoby. Albo tradycyjnie wybieramy przystawki, dania główne, desery, albo decydujemy się na jeden z setów. Są trzy do wyboru. One się różnią małymi dankami, które wchodzą w jego skład. Niektóre się powtarzają, inne nie. My wzięliśmy ten najszerszy, w którym też jest najpierw przystawka. Jedna z dwóch do wyboru. My wybraliśmy indonezyjskie spring rollsy, można powiedzieć. One są nadziewane rybą, mają być pikantne i do nich podano jeszcze sos. Sos z orzeszków ziemnych. Ten sos jest też dodatkiem limonki, więc jest słono-kwaśny. On jest też trochę pikantny, także jakieś chili tutaj też musiało się pojawić. W środku to wygląda tak, jest chyba mielona ta ryba. Pikantne, bardzo aromatyczne. Są tutaj także liście kafilu, galangal prawdopodobnie też. Czyli takie składniki, przyprawy, które znamy z kuchni tajskiej. Bardzo smacznie się zaczyna, ale ja czekam na to, co się tutaj wydarzy w ramach dania głównego, bo tych kuseczek będziemy tutaj mnóstwo. Nie wiem, czy my się w ogóle na tym stoliku zmieścimy. Zobaczcie tutaj, co mamy. To jest całe nasze danie główne. Kilkanaście różnych kuseczek, kilkanaście różnych dań. Poczynając od ryżu, to jest nasi goreng, czyli smażony ryż. Bardzo popularne, jeśli nie najpopularniejsze danie indonezyjskie. Oczywiście występuje w wielu wariantach. To jest po prostu smażony ryż bez większych dodatków. Ponoć kluczowy w przygotowaniu nasi goreng jest sos nazywany ketchup mani. To jest taki słodki sos sojowy. Poza tym mamy sataje, czyli szaszłyczki. Jeden z kurczaka, drugi z krewetek. Mamy tutaj jagnięcinę. Tutaj mamy dorsza w jakimś ostrym sosie. Sałatka z mango, krakersiki do pochrupania, a tutaj kurczak na ostro, tu jest wołowina na ostro, a tutaj kurczak chyba w takim sosie curry bardziej łagodnym. Mamy kukurydzę, mamy sałatkę z ogórków, jest też taki zwykły gotowany ryż. Kilka rzeczy, które nie wiem, czym są. Zacznę może od szaszłyka z kurczaka, on też jest w jakimś takim orzeszkowym sosie. Naprawdę pyszny, ten sos robi robotę. On jest słono-słodki, a sam kurczak czuć, że powstawał nad żywym ogniem. Od razu na drugą nóżkę sprawdzimy krewetę. Też jest w jakimś sosie, ale takim ciemnym. To może jest właśnie ten ketchup manis, czyli słodki sos sojowy. Tak też smakuje, ale to jest słodziutkie i słone jednocześnie. A poza tym bardzo smaczna kreweta. Jemy dalej. Spróbowałem wszystkiego i co mi najbardziej smakowało? Na pewno sataje są świetne. Tutaj można przyjść tylko i wyłącznie na sataje, tylko zamówić szaszłyki z różnych mięsi i to jest, myślę, dobry pomysł. Poza tym kawałki jagnięciny oblane tym sosem ketchup manis, czyli słodkim sosem sojowym, różne grillowane mięso, idealnie pasuje do tego sosu. Dużo gorzej wypadł kurczak z tym sosem, ponieważ on jest smażony na głębokim tłuszczu i czuć, że trochę przeleżał, zanim nam go podano, przez to jest taki bardzo twardy, gumowaty wręcz momentami. Świetne jest także to danie, to jest wołowina, daging blado. Daging jest, powiedzmy, rodzajem takiego gulaszu z wołowiny, a blado to jest sos. Sos z papryczek chili, z liści kafiru, z czosnku, z szalotki i jeszcze z kilku składników. No i go się miesza z tą duszoną wołowiną. Jest to chyba jedno z ostrzejszych dań tutaj i też jedno z takich najbardziej aromatycznych. Generalnie większość rzeczy tutaj jest przynajmniej lekko pikantna. Z tych warzywnych bardzo smakuje mi ta sałatka z mango, bo ona oprócz tego, że jest lekko pikantna, to jest też w tym takim sosie z orzeszków ziemnych, przez co jest przyjemnie słodko-słona. No i bardzo ciekawa jest też ta miseczka. To jest tempeh, smażony tempeh w słodkim sosie chili, leciutko pikantne, przede wszystkim słodziutkie, no i chrupiące.
to było fajne doświadczenie, popróbować sobie z kilkunastu różnych miseczek, bardzo różnorodnych dań. One się od siebie różniły. Wiadomo, w kilku z nich był ten słodki sos sojowy, który budował te dania dość mocno. Właśnie tutaj było coś słodszego, tutaj było coś ostrzejszego, tutaj coś było bardziej słonego, tutaj coś bardziej kwaśnego. Fajnie się to wszystko ze sobą uzupełniało, choć na pewno były też rzeczy gorsze czy nieudane. I podejrzewam, że w tych dwóch pozostałych zestawach, które są w ofercie, też są takie dania. Zresztą te dania warzywne bardzo często się powtarzają. Ja nie mam dużego doświadczenia z kuchnią indonezyjską. Próbowałem jej to tu, to tam. W Indonezji nigdy nie byłem, więc bardzo się cieszę, że tu była okazja spróbować większej liczby dań. Ale jeśli boicie się, że zamawiając coś, jakiś element waszego zamówienia będzie niesmaczny, no to faktycznie raczej poszedłbym w wybieranie jednak dań z karty. Na pewno te szaszłyki są warte zamówienia. Jeśli chcecie zamówić taki zestaw do próbowania, no to płacicie za osobę i wszystkie osoby przy stoliku muszą zamówić właśnie ten sam zestaw. Nie można niestety tego mieszać w żaden sposób. Ten zestaw, który wybraliśmy, był najdroższy, kosztuje 37,5 euro od osoby. Te dwa pozostałe są ciut tańsze i kosztują poniżej 30 euro za osobę. Jest tam jednak mniej dań mięsnych i w ogóle jest mniej tych wszystkich miseczek. Myślę, że będąc na kilka dni w Amsterdamie, spróbowanie kuchni indonezyjskiej to obowiązek i Sampurna jest godna polecenia. Przyszliśmy do restauracji Warung Span Makandra. Istnieje ona od lat 70. XX wieku i specjalizuje się w kuchni surinamskiej. I pewnie się zastanawiacie, co my tutaj w ogóle robimy. A Surinam był jedną z holenderskich kolonii. Bardzo dużo piłkarzy holenderskich ma korzenie surinamskie właśnie. A kuchnia surinamska też jest bardzo, bardzo ciekawa, bo w tej kuchni miesza się bardzo wiele różnych tradycji kulinarnych w zasadzie z całego świata. Przez to, że Surinam był kolonią holenderską, podobnie jak Indonezja, bardzo dużo indonezyjskich smaków można odnaleźć w tutejszych daniach. Poza tym w kuchni surinamskiej są wyraźne wpływy kuchni hinduskiej, kuchni chińskiej, kuchni karaibskiej czy kuchni afrykańskiej. Zaczęliśmy tutaj od sałatki z warzyw przygotowywanych na parze. Fasolka szparagowa, kapusta, kiełki. To wszystko oblane sosem z orzeszków ziemnych, podobnie jak w restauracjach z kuchnią indonezyjską. A tutaj mamy talerz wielu różnych specjalności. Jest tutaj ryż, jest makaron, są szaszłyki z kurczaka, również w sosie orzeszkowym. Do tego takie prażynki, które dostaliśmy również w restauracji indonezyjskiej w ramach czekadełka. Jest kurczak, jest wołowina, jest ogórek. No dzieje się tutaj mnóstwo. Talerz też jest potężny. Zamówiliśmy jeden i myślę, że się nim najemy, tym bardziej, że jeszcze czekamy na dwa mniejsze dania, jak ten satay. Naprawdę pyszny. Doszliśmy do wniosku, że wszystko z tym orzeszkowym sosem jest pyszne. Tutaj zobaczcie, makaron, ale od razu już wymieszany z ryżem. Gorące. I takie pieprzne w smaku się wydaje. Pyszna, rozpadająca się wołowina, bardzo głęboka w smaku. No i tutaj jeszcze kawałek kurczaka. To jest na pewno udko z kurczaka. Też pyszne. Bardzo różnorodny talerz, pełen pyszności. Super, że jest ten makaron tutaj. Tutaj mam jeszcze smażonego plantana w sosie orzeszkowym. Ponownie. Bardzo gorący. Plantan smażony w cieście. To taki warzywny odpowiednik banana. Tutaj tego orzeszkowego sosu nie żałują. I on jest naprawdę fantastyczny. Mocno orzeszkowy, a też dość pikantny. Naprawdę pali. A sam plantan delikatnie słodkawy. Gorący jeszcze. Ale pyszny. Wracam do tego wielkiego talerza. No i tutaj wszystko jest naprawdę wyborne. Każde mięso. Ta wołowina jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Ona na bank jest bardzo długo duszona, na wolnym ogniu. Ma bardzo, bardzo głęboki smak. Trochę jak jakaś wołowina po burgundzku. Świetny jest kurczak, jeden i drugi. Chociaż ten satay z kurczaka jest po prostu rewelacyjny. Ten makaron w pieprzowym sosie też rewelacyjny. No dużo, dużo, dużo się tutaj dzieje. I każda część składowa jest naprawdę pyszna. Podobało mi się w tej indonezyjskiej restauracji, ale tutaj chyba mi smakuje bardziej. Wszystko jest takie bardziej wyraziste, bardziej podkręcone. Wszystkiego jest dużo, a poza tym jest taka, no jednak luźniejsza atmosfera. To niestety nasz ostatni dzień w Amsterdamie, ale z chęcią bym tutaj wrócił. Mimo, że wiele pozycji z menu, wydaje się do siebie dość podobny. I tutaj mamy jeszcze frytki z manioku, do których został oczywiście podany sos orzechowy. Ten sam, co wszędzie, ten sam pyszny. Jadłem parę razy w życiu frytki z manioku. Te są bardzo gorące jeszcze. To w międzyczasie powiem wam, czego tutaj się można napić. Można na przykład wypić surinamskiego lagera, sprzedawanego w litrowych butelkach, więc na dwie osoby jeszcze. Smakuje jak typowy lager. Zresztą produkowany jest przez Heinekena, nic dziwnego, holenderski browar. Frytki z manioku są takie bardziej wbite, takie bardziej mączne, ale też są bardzo dobre. Sosikiem myślę, że wiadomo jak złoto.
No, on jest dość pikantny. Jest tutaj chili. Wydaje mi się, że też używa się do jego produkcji ten słodki sos sojowy ketchup manis. Przyznam się wam do czegoś. Myślałem, że przyjdziemy tutaj, tak żeby odhaczyć zjedzenie kuchni surinamskiej w Amsterdamie. A to jedno z najlepszych rzeczy, co tutaj jedliśmy. Mocne, intensywne, podkręcone, dość pikantne, to trzeba zaznaczyć. Ten sos orzeszkowy jest fenomenalny, bo jest słodki, słony, ostry jednocześnie. Poza tym było tutaj pełno szczęśliwych ludzi i wśród obsługi, i wśród gości. Także super miejsce, naprawdę. I co więcej, jest tutaj dość tanio. Jak na Amsterdam oczywiście, to wielkie danie, które jedliśmy. Ono się nazywa Javan's Rames, co można przetłumaczyć jako ryży z Jawy, z tego co kojarzę. Jawa to jest wyspa indonezyjska. To wielkie danie kosztowało 15 euro. Plantan z sosem 2,5 euro. Dość drogie było to piwo, 14,5 euro, ale były też tańsze. Tylko ja stwierdziłem, że chcę spróbować piwa z Surinamu, które smakowało jak zwykłe piwo. Te dwa pozostałe dania, czyli maniok z sosem oraz sałatka, kosztowały po 6 euro. Łącznie wyszło więc 44 euro za wszystko. No polecamy. Świetne jedzenie, warto spróbować. Ja już wiem, że gdy kolejny raz będę w Amsterdamie, to na pewno przyjdę tutaj albo do jakiejś innej restauracji z kuchnią surinamską. Gdzie zjeść śniadanie w Amsterdamie? Oczywiście opcji śniadaniowych w tym mieście jest bez liku. Jeśli jesteście w centrum, to jakieś śniadaniownie są na każdym rogu i wszędzie zjecie śniadaniowe klasyki. Możecie też na śniadanie zjeść bułkę ze śledziem, co polecałem w poprzednim filmie. A jeśli macie ochotę na śniadania, które troszkę odbiegają od standardów, to polecam wam Żitan. Jest to miejsce troszkę oddalone od centrum, ale jeszcze w miarę blisko. Można tu dojść na piechotę, można przyjechać tramwajem. Jest to całodniowa restauracja. Dosłownie jej nazwa oznacza przymiotnik cygański. Jest to słowo z języka francuskiego i można tutaj znaleźć bardzo szeroką autorską kuchnię. Ja na śniadanie zamówiłem tosta francuskiego, podanego jednak z halloumi, takim smażonym. O, tutaj jest halloumi. Do tego pikantny miód, jogurt z dodatkiem skórki pomarańczy, bardzo wyraźnie czuć ten pomarańczowy posmak. Mamy marynowaną paprykę oraz liście radicchio. Całość smakuje naprawdę fantastycznie. Jest trochę słone, trochę słodkawe, chrupiące i mięciutkie równocześnie, no bo ten tost francuski jest bardzo pulchny. Z kolei halloumi troszkę chrupie, troszkę skrzypi, pyszny jogurt, no i lekko pikantny miód. Naprawdę coś pięknego. I choć są tutaj takie słodkawe elementy, jest to jednak śniadanie wytrawne. Co innego śniadanie, które zamówiła Sonia, jest to czarny ryż z dodatkiem banana, z dodatkiem mango, z dodatkiem kokosa. I do tego możemy tutaj wlać jogurt kokosowy albo taki syrop z cukru palmowego, który dodaje słodyczy. Bo sam ryż jest raczej taki właśnie słonawy. Także tutaj znowu jest połączenie słodkiego ze słonym, ale jednak zaliczyłbym to śniadanie do propozycji słodkich. Ludzie zaczęli się dopiero tutaj schodzić, kiedy wybiła godzina 12 i zmieniło się menu. Po 12 można tu zjeść burgera, frytki, buratę. Bardzo, bardzo, bardzo różne dania, zawsze w jakiejś autorskiej odsłonie. Ja ostatnio mam taki problem ze śniadaniami na mieście, że w ogóle nie mam ochoty jeść takich typowych śniadaniowych klasyków, jak awokado toast, jajka po benedyktyńsku, omlety, jajecznice i tak dalej, no bo takie rzeczy sobie robię w domu. I zawsze mam jednak ochotę spróbować czegoś innego. I takie miejsca jak to bardzo mi odpowiadają, których na śniadanie można zjeść naprawdę bardzo ciekawe dania, chociaż menu też się znalazł toast z awokado, czy szakszuka, chociaż ta szakszuka w jakiejś takiej bardziej specyficznej wersji. Za wszystko, czyli za dwa śniadania i dwie kawy, zapłaciliśmy 34 euro. Drugie śniadanie jemy w Collins, to też jest takie miejsce z kuchnią autorską. Tutaj karta śniadaniowa jest w zasadzie taką kartą brunchową, która obowiązuje i rano, i po południu. Więc niektóre te dania są bardziej jak śniadanie, a niektóre te dania są bardziej już jak obiad. To jest bardziej jak śniadanie. Były tutaj dwa jajka poszetowe, do tego czosnkowy labneh, pomidory, olej chili, koperek, orzeszki, sezam oraz taka pita, która przyda się przede wszystkim na końcu, kiedy trzeba będzie to wszystko wyczyścić. Bardzo smaczne. Trochę to przypomina jajka po turecku, ale to nie są jajka po turecku, no bo mamy jednak labneh, czyli serek, nie jogurt. On jest też bardzo mocno czosnkowy. Całość jest naprawdę fajnie doprawiona, bo czujemy i ten czosnek, i trochę pikantności, dużo jakichś chrupiących elementów. Naprawdę świetne śniadanie. Te pomidory w ogóle wyglądają zjawiskowo. Jak się pojawiły na talerzu, to zastanawiałem się, to są pomidory, a może brzoskwinie, tak jeszcze światło padało. No a drugie danie, które tutaj mamy, jest już bardziej jak obiad, bo mamy mostek wołowy. Taki ze smokera, brisket. Fantastyczny, naprawdę mięciutki, rozpływający się w ustach, pełen smaku, przyprawiony pieprzem, rewelacyjny. On jest podany na sosie pomidorowym, na
fasoli czarnej. Ta breja tutaj taka, to jest czarnej fasoli. Ojeju. A ten brisket jest świetny. Mamy też tutaj poszatkowane zielone chili, które świetnie się łączy z tym brisketem. Sadzone jajo, trochę pikli, przede wszystkim z ogórków, ale też z cebuli. No i tutaj jeszcze jest, słuchajcie, quesadilla, czyli tortilla przełożona serem. Ten ser się fajnie ciągnie. Może będzie to widać? Widać, jak się ciągnie. Także dzieje się tutaj sporo. Jest to całkiem pikantne dzięki temu chili. Również te pikle mają taki charakterek. Naprawdę fajne danie. Myślę, że już wielkościowo lepiej je przyjąć na obiad niż na śniadanie, tak jak ja to robię. Troszkę to danie przypomina może huevos rancheros. Ma taki tex-mexowy charakter. I słuchajcie, nie dość, że jest przygotowane rewelacyjnie, to też z naprawdę dobrych składników. To śniadanie droższe od poprzedniego, bo brisket kosztował 22, a za 18 euro były te jaja w labnechu. Ale było chyba dużo smaczniej, bo tam było fajnie, a tutaj było naprawdę rewelacyjnie. Ten brisket, A jeśli te kwoty to dla was na śniadanie za dużo, no to możecie tu przyjść na obiad. A gdzie warto zjeść słodkości w Amsterdamie? Pokazywałem wam już naleśniki. W poprzednim filmie o ulicznym jedzeniu były też stroopwafel, ale bardzo popularną rzeczą tutaj jest jabłecznik, szarlotka, apple pie. Najlepszą można zjeść ponoć Winkel 43, czyli w takiej kawiarni istniejącej od 83 roku. Różne rzeczy tutaj można zjeść, ale większość osób przychodzi po prostu na szarlotkę. Ciepło jeszcze. Bardzo dużo jabłek, duże kawałki, mnóstwo cynamonu, no i troszkę rodzynek. Dobre. Z wierzchu ciasto jest chrupiące. Bardzo smaczne. Rewelacyjna szarlotka. Być w Amsterdamie i nie zjeść tej szarlotki, to jak wcale tutaj nie przyjechać. To jak nie zjeść tutaj śledzia czy frytek. No rewelacja, prawdziwa rewelacja. Kawałek tego ciasta dość solidny, jak dobrze widzieliście. Kosztuje 4,90, ale jeśli chcecie opcję z bitą śmietaną, to musicie dopłacić 80 eurocentów, co łącznie daje 5,70. Kolejna słodkość. Jesteśmy przy Levain et Levin, co po francusku oznacza zaczyn i wino. Można tutaj kupić wino naturalne, można kupić tutaj pieczywo, a także różne maści słodkie wypieki. My kupiliśmy kanele. Są to ciasteczka rodem z Bordeaux, które są z jednej strony bardzo chrupiące, z drugiej strony mięciutkie. Mają niemal taką buduniową konsystencję wewnątrz i bardzo, bardzo je lubimy. Jedliśmy w Kopenhadze, jedliśmy w Paryżu, w Warszawie też znalazłem. Pachną bardzo ładnie karmelowo. W smaku są takie karmelowe, ale takie też słodko-gorzkie, no bo z wierzchu ta skorupka jest taka wręcz przyfajczona, a środek jest taki słodziutki, wilgotny. Jedno takie kanale kosztuje 3 euro. Poprzednie miejsce było francuskie z nazwy, ale miało taki charakter jak wiele lokali, zwłaszcza ze słodkimi wypiekami, z którymi spotykaliśmy się w Kopenhadze. I te skandynawskie wpływy w Amsterdamie jak najbardziej czuć, zwłaszcza jeśli chodzi o kawiarnie czy miejsca ze słodkimi wypiekami. Teraz jesteśmy w kawiarni, która wręcz nazywa się ambasadą Skandynawii. Scandinavian Embassy słynie z kardamonek oraz cynamonek. Tutaj mam kardamonkę. Piękną. W ogóle, gdy się tutaj wchodzi, to od razu uderza nas zapach pysznych cynamonek i kardamonek. Lepiej schodzą chyba kardamonki z tego, co widziałem. No i mają tutaj też kawę. Kawę jakości special. Tutaj kawa z ekspresu przelewowego, tak zwany szybki przelew. Bardzo smaczna, ale kawowe polecajki będą później. Troszkę się ich nazbierało. Zobaczmy tę kardamonkę. Mięciutka, słodziutka. I mocno, mocno kardamonowa. Kawka za 4 euro, za 4,40 kardamonka. A wizytę w Scandinavian Embassy możecie połączyć z wizytą na Albert Kaupmarket, który widzieliście już w poprzednim filmie. Pierwsza kawowa polecajka z Amsterdamu to Sango. Jest to kawiarnia i palarnia kawy specialty. W piwnicy mamy palarnię i widać urządzenie do wypalania kawy, piec do wypalania kawy, już z parteru, ponieważ jest przeszklona podłoga. Na miejscu napijecie się kawy z ekspresu ciśnieniowego, a także kawy przelewowej, tak jak tutaj mamy kawę przygotowaną w filtrze origami, bardzo ładnym. Pijemy kawę z Kolumbii, jest świetna, kosztuje 6 euro, także nie mało. No i kupiliśmy także ziarna, one kosztowały około 20 euro. Kawa smakuje wybornie, więc fajnie będzie ją sobie przygotować również w domu. Drugie miejsce na dobrą kawę, kawiarnia Back to Black. Są z tego co kojarzę dwie lokalizacje i w każdej z nich możecie napić się świetnej jakości kawy specialty. My akurat zamówiliśmy Chemex na ziarnach z Indonezji, wyborna kawa. 10 euro za kawę dla dwóch osób. Kolejna kawowa polecajka, Rum Baba. Jest to palarnia i kawiarnia kaw jakości specialty. My kupiliśmy ziarna do domu oraz dwie kawy. Szybki przelew, mały i duży. Mały za 3, duży za 4 euro. Dwie różne kawy, jedna bardziej czekoladowa, druga bardziej owocowa. Kolejna pyszna kawusia w Amsterdam.
mówiłeś w tym odcinku o kuchni indonezyjskiej, o tym, że w Amsterdamie czuć też wpływ kuchni skandynawskiej. Teraz jesteśmy w miejscu, w którym te dwa światy się łączą. Nazywa się ona Cafe Kontrast i prowadzona jest przez małżeństwo szwedzko-indonezyjskie, co ma bardzo duży wpływ na to, co się tutaj podaje. Tutaj można przyjść na brunch w weekendy, a także przez cały tydzień bodajże poza poniedziałkiem na dania takie już obiadowo-kolacyjne. Jesteśmy wieczorem i już zaczęliśmy jeść. Po pierwsze mamy sambal kerang, to są niebieskie małże piklowane w indonezyjskim sambalu, podane na buracie. To danie idealnie, myślę, pokazuje to, o co tutaj chodzi, czyli o łączenie takiej skandynawskiej kultury gotowania, skandynawskiego pomysłu w ogóle na gotowanie z indonezyjską kuchnią, z indonezyjskimi składnikami, bo sambal to jest jeden z najbardziej znanych produktów indonezyjskich, czyli tamtejsza pasta chili. No i tutaj, poza tym, że mamy w muszle o takiej lekko gumowawej konsystencji, chyba przez to, że one były piklowane, mamy dość pikantny sos z wyraźnymi aromatami trawy cytrynowej czy liści kafiru. To wszystko jest na kremowej buracie, która te pikantne smaki fajnie łagodzi, co daje naprawdę bombowe połączenie. Zadziwia mnie to, jak mało czuć w tych małżach smaku samych małży, bo one tak mocno przeszły tym sambalem, że nie mają takiego morskiego posmaku, ale to jest pyszne, naprawdę ciągające, intensywne i zaskakujące w każdym kęsie. Drugie danie jest już bardziej europejskie, a to mamy dwie kromki chleba na zakwasie, do tego rilet z kaczki oraz właśnie akcent indonezyjski, czyli sambal. Sambal jest tutaj, to jest czarny sambal, on też jest dość pikantny, chociaż chyba to pierwsze danie jest ostrzejsze. Kanapeczki już komponujemy sobie sami. Trochę taki chleb ze smalcem z dodatkiem sosu chili. Bardzo smaczne, chociaż ta pierwsza przystawka była dużo ciekawsza. Z drugiej strony to miejsce słynie z win naturalnych i myślę, że winko o wiele lepiej by wjechało właśnie z taką kanapeczką. To są jednak tylko przystawki. Czekamy jeszcze na dania główne. Dania główne mnie, słuchajcie, zaskoczyły, bo spodziewałem się troszkę czegoś innego. Myślałem, że oba dania będą bardziej przypominać tę przystawkę z małżami, a są one zupełnie inne. Mamy po pierwsze stek z jagnięciny, przygotowywany na grillu, bardzo soczysty, co w sumie często w przypadku jagnięciny się nie zdarza. Często gdzieś tam taką przesuszoną jadłem. Tutaj mamy masło, jest to masło z chili i służy do tego, by sobie kawałek mięska posmarować. Bajka. To masło może nie jest jakoś bardzo pikantne, ale przez to, że jest masłem, no to do steka pasuje idealnie. Dzięki niemu smak dobrego mięsa jeszcze bardziej rozprowadza się po naszym podniebieniu. W ogóle to masło na początku, jak nam podano to danie, wyglądało trochę jak jajecznica jakaś. Tak myślałem, że to jest jajecznica. Dawno nie jadłem tak smacznej jagnięciny. No przez chwilę zastanawiałem się, czy to na pewno jagnięcina, ale ma ten taki swój charakterystyczny posmaczek. Poza tym na talerzu mieliśmy jeszcze grillowaną zieloną cebulkę, która do tego towarzystwa pasuje naprawdę spoko. Drugie danie, łupacz. Łupacz, ryba, który czasem się używa do fish and chips. Do tego malutkie krewetki, które były marynowane w szafranie. Sos na bazie białego wina i masła. No i słuchajcie, kolejne zaskoczenie. To jest kawał naprawdę smacznej, soczystej ryby. Ten sos jest dość maślany, mocno podbija smaki całości znowuż. Krewetki malutkie, tycie, ale bardzo intensywne w smaku. Właśnie takie malutkie krewetki kojarzą mi się trochę z kuchnią Szwecji. Gdzieś tam w Ikei nawet można czasem je dostać. Coś pysznego, słuchajcie. Ten sosik mógłbym pić zamiast napoju, taki jest dobry. Z tych dwóch dań to zdecydowanie delikatniejsze, to bardziej zadziorne. No i zamówiliśmy jeszcze do nich side, dodatki. Mamy ziemniaczki, które były dwukrotnie smażone, dzięki czemu mają taką bardzo chrupiącą skórkę. To są takie młode ziemniaczki. Możemy je maczać w majonezie czosnkowym. One bez tego sosu są doskonałe. Słone, chrupiące, w środku mięciutkie. A tutaj po prostu grillowana sałata rzymska w dressingu chrzanowym, też pyszna sprawa. Jak widzicie, te wszystkie dania, łącznie z przystawkami, bazują zazwyczaj na kilku składnikach i wbrew pozorom są dość proste, nie są jakoś mocno skomplikowane i to jest, myślę, wpływ tego skandynawskiego pomysłu na gotowanie. My kończymy te dania główne i zamówimy jeszcze desery, no bo żal nie spróbować w tym miejscu. Na deser mamy kleisty ryż, sticky rice, który pływa w mleczku kokosowym, a także mamy tutaj rabarbar i orzeszki ziemne. Słodki ryż, słone orzeszki i kwaśny rabarbar. To się naprawdę fenomenalnie łączy. Ja kocham rabarbar i kocham kleisty ryż z mleczkiem kokosowym. Orzeszki ziemne w sumie też. Deser dosłownie idealny, świetnie wieńczący tę naprawdę bardzo, bardzo ciekawą
ucztę, można powiedzieć. Słuchajcie, fantastyczne miejsce. Jedzenie, którego chyba nigdy wcześniej nie próbowaliśmy. No bo nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z połączeniem kuchni indonezyjskiej ze skandynawską. No to są takie odległości, że w ogóle się nie myśli o takim miksie. No i tutaj te dania każdorazowo zaskakiwały. Jeśli jesteście foodies i szukacie takich rzeczy bardziej zaskakujących, czegoś nowego, no to wpadajcie do Cafe Contrast. Ponoć też są tutaj fajne śniadania. One są od dość późnej godziny, bo od 11 chyba tylko od piątku do niedzieli, czy nawet od soboty do niedzieli. Ale patrząc tą brunchową kartę, można już zauważyć, że to też jest takie łączenie indonezyjskich produktów ze skandynawskim stylem gotowania. Także polecamy, zwłaszcza jak już w Amsterdamie pojedziecie troszkę kuchni holenderskiej, spróbujecie też takiej tradycyjnej kuchni indonezyjskiej. Na koniec naszego pobytu w Amsterdamie przeszliśmy do restauracji z gwiazdką Michelin, która nazywa się jak muzeum, które jest za mną i znajduje się też tutaj obok. Czyli też na terenie tego kompleksu, nazywa się Rijks albo Rijks. Jest to restauracja z jedną gwiazdką Michelin i my tutaj przyszliśmy typowo na lunch, usiedliśmy sobie przy barze, zamówiliśmy czterodaniowe menu degustacyjne, które jest właśnie serwowane w porze lunchu. Można też zamówić to dłuższe, większe, ale my naprawdę dużo zjedliśmy w Amsterdamie, już nie mieliśmy miejsca na kolejne 4 czy 6 dań. Tak naprawdę było to w zasadzie 6 dań, bo na początku mieliśmy amuse-bouche oraz sklep z masłem i z olejem chili, co bardzo fajnie je podkręcało. No a później mieliśmy 4 dania. Najlepsze było pierwsze i ostatnie. Pierwsze, czyli śledź. Śledź w Holandii zawsze jest dobry, to już Wam mówiłem. A na koniec mieliśmy fantastyczny deser. Myślę, że jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy w gwiazdkowych restauracjach, które odwiedziliśmy do tej pory. Taka monoporcja śmietankowo-karmelowo-czekoladowa, do tego lody waniliowe i wszystko pływało w sosie imitującym smak piwa stout. Czyli było troszkę karmelowo, ale też gorzko. Całe menu, a zwłaszcza deser, były inspirowane twórczością malarza Fransa Halsa, którego jest specjalna wystawa teraz w muzeum, w Rijks Muzeum. Powiedziałem, że zwłaszcza deser, no bo jeśli spojrzymy na pewien obraz, a potem na ten deser, no to widzimy naprawdę duże podobieństwo. Tak, poza tym to było tak luźno powiązane. Na obrazach Fransa Halsa jest dużo śledzi i piwa, no i gdzieś te piwo i śledzie w tych czterech daniach się pojawiały. Co ważne, to menu lunchowe, przez to, że jest krótkie, nie jest tak drogie, jak zazwyczaj bywają kolacje degustacyjne w restauracjach z gwiazdką Michelin, bo to zazwyczaj jest wydatek około 100 euro przynajmniej. Tutaj za menu lunchowe 65 euro, więc z winem zamkniecie się w tych 100 euro. Jeśli jednak interesuje Was to dłuższe menu, no to ono już kosztuje 120 euro, także no, dwa razy drożej. Dla nas to było naprawdę fajne zwieńczenie tego pobytu w Amsterdamie. Zaczęliśmy od lokalnej kuchni, od lokalnego street foodu, co widzieliście w poprzednim filmie, a potem odkrywaliśmy inne strony tego miasta. Tutaj znów kuchnia holenderska, ale w zupełnie innym klimacie. Mam nadzieję, że z tego szerokiego przekroju rekomendacji znajdziecie coś dla siebie. Pamiętajcie o poprzednim filmie ze street foodem, gdzie było dużo tańszych propozycji. No i dawajcie znać, gdzie koniecznie muszę zjeść w Amsterdamie następnym razem, bo myślę, że ten następny raz na pewno będzie. Bardzo mi się spodobało w Amsterdamie, mimo że byłem drugi raz, no to odkrywałem to miasto na nowo i spodobało mi się jeszcze bardziej. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.